cały polski przemysł obronny jest w sytuacji takiej, że rzeczywiście nie jest w stanie być partnerem przy nowych dużych zamówieniach, a takie projekty jak dobicie armatochaubicy Krab w Hucie Stalowa Wola no, są kolejnymi przejawami tego działania. Kupujemy bardzo dużo za granicą i pewnie słusznie, natomiast technologia nie przepływa, nie ma offsetu i w związku z tym grozi, że polska zbrojeniówka będzie nadal degradowana. Spolonizowany czołg na licencji koreańskiej, wersje specjalistyczne, przeprawy mostowe, ciężki bojowy wóz piechoty i wreszcie rewizja kontraktu na armatochaubice, niezaprzestanie produkcji Krabu, stworzenie tutaj linii produkcyjnych w Bumarze.